miłość. Nie wyobrażam sobie życia bez miłości. To uczucie, którym obdarowuję najbliższe mi osoby, każdego dnia staram się okazywać je moim bliskim słowami, jak i dobrymi gestami. Najlepszym w miłości jest to, że jest szczera i bezwarunkowa. Nie można jej zmierzyć ani kupić. Taka miłość jest między mną a Iwetką. Rodzina? Rodzina to dla mnie bliskie osoby, otaczające mnie na co dzień. To dom rodzinny, w którym się wychowywałam. To rodzice, którzy pokazali mi, co jest w życiu ważne, którzy nauczyli mnie empatii do drugiego człowieka. Rodzina to moje rodzeństwo, bez którego moje życie byłoby nudne. Są to osoby, na które zawsze mogę liczyć. Przychodzi teraz taki czas, kiedy te wszystkie rady i doświadczenia zdobyte od rodziców i najbliższych mogę wykorzystać przy założeniu własnej rodziny, którą będę tworzyć z Krzysiem. Kochani rodzice, za to wszystko, co dla nas zrobiliście, chcielibyśmy serdecznie podziękować. A wartości, które w nas zaszczepiliście, postaramy się przełożyć na własne rodzinne życie. Czas, w którym odnaleźliśmy nasz sens, zaraz rodzeństwo. Gdy czuję w sobie, że coś znaczy ja. Dziękuję za przyjaciół, których zaakceptowaliście. Zakwitną naszych wspomnień, chcę dziś podziękować wam. Za każdy dzień, za miłość i czas, w którym odnaleźliśmy nas. Dziękujemy za miłość do sportu. Za radość i wykształcenie. Gdy czuję, że to wszystko wokół nagle traci sens. Gdy źródeł nie ma, ja wciąż wracam czerpać z waszych serc. I piękno znaczy nic do za wiarę i Boga w sercu, w którym odnaleźliśmy nasz sens. Za radość i chleb, za piękno i łzy, chcemy dzisiaj podziękować wam. Za każdy dzień, za miłość i czas.
Dziękujemy za wspaniałe dzieciństwo. Chcemy dzisiaj podziękować Wam za każdy dzień. I niech ta chwila dalej trwa. Być za pasję i zainteresowanie. Czas, w którym odnaleźć. Dziękujemy za podróże i wsparcie. Sens, za radość i chleb, za piękno i łzy.